Historię z języka angielskiego przełożył Oskar Berezowski. Dobry człowiek to taki, który nie zaniedbuje miski z jedzeniem, rozmyślał Poppy, a do niedawna staruszka była naprawdę dobrym człowiekiem. Jednak w ostatnich miesiącach zmieniła się, na codzienne karmienia stały się cotygodniowymi, które z kolei stały się sporadycznymi okazjami o nieregularnym cyklu, którego kot nie potrafił rozszyfrować. Dziś na szczęście staruszka napełniła miskę starą wołowiną i ryżem, a Poppy mruczał i ocierał się o jej nogę, by okazać swoje zadowolenie. Może gdyby zrozumiała jego wdzięczność, nie czekałaby tak długo do następnego razu. Poppy przypuszczał, że mógłby przeżyć bez jej pomocy. No oczywiście każdy porządny kot ma wiele sposobów na znalezienie pożywienia, no ale odkąd mieszkał z kobietą sam przez tyle lat, czuł swego rodzaju odnowę ich koleżeństwa z każdym posiłkiem, który mu podawała. Co ważniejsze, wolał świeże, ludzkie jedzenie od starego mięsa, które sam zdobywał. Obserwował staruszkę krzątającą się bez celu wokół stołu i zastanawiał się, o czym człowiek myśli przez cały dzień. Zauważyła kubek na stole. Rose zmarszczyła brwi. Napełniony do połowy wodą kubek stał na rogu stołu, a ona nie mogła sobie przypomnieć, żeby go tam postawiła. Bez wątpienia zostawił go Michael, który zawsze zapominał w domu o swoich rzeczach. Podniosła kubek i umieściła go w zlewie. Uniosła lampę naftową, by rozświetliła jej drogę i powoli ruszyła ciemnym korytarzem. Biodro odzywało się dziś pulsującym bólem i żałowała, że nie może udać się z tym do lekarza. Przełamując swój dyskomfort, prawie nadepnęła na kota i odpędziła go na bok stopą. Spłoszony uciekł do cienia. W końcu znalazła spiżarnię, której szukała, i zdjęła puszkę fasoli z górnej półki, jedną z niewielu pozostałych. Niosąc puszkę w jednej ręce, a lampę w drugiej, wróciła do kuchni. Rose, odstawiając lampę, dostrzegła na stole plamę wody. Wytarła rękawem wilgoć, domyślając się, że została pozostawiona przez tamten kubek, ale gdy tylko odnalazła otwieracz do puszek, na stół spadła kropla. Kobieta spojrzała w górę, orientując się, że sufit musiał... Zostawiła kubek na stole? Rose odniosła prawie pełną szklankę do zlewu. Michael musiał o niej zapomnieć po śniadaniu. To było w stylu Michaela, zapomnieć o swoim napoju pozostawionym na stole. Lampa naftowa w jej dłoni przygasła, pokuśtykała więc do szafy po więcej paliwa do jej napełnienia. Tęskniła za czasami, gdy oświetlenie elektryczne w bunkrze działało prawidłowo, no ale coś musiało się stać z generatorem. Rose poprosi Michaela, by rzucił na to później okiem. Może byłby też w stanie coś zrobić z żywnością, ponieważ zaczęła się martwić malejącymi zapasami. Nie ma sensu się tym przejmować, powiedziała sobie i ostrożnie wlała świeżą ropę do lampy, jedynego źródła światła pod ziemią. Pewnego dnia Clara i Rose wylegiwały się w słońcu, urządzając piknik na trawie. Rose przygotowała parę kanapek. Swoją przyrządziła z tuńczykiem, a Clary z indykiem, ponieważ młoda dziewczyna nigdy nie przepadała za tuńczykiem. Ponadto zabrały ze sobą torbę świeżych truskawek z targu. Clara położyła truskawkę na ziemi i obserwowała, jak mrówki ją podgryzają, zabierając ze sobą kawałki z powrotem do kolonii. Rose tęskniła za dotykiem słońca na skórze.
Pod ziemią odeszła od szafy, mijając postrzępiony róg metalowej ściany, do którego przykleiła taśmą koc, aby zabezpieczyć ostrą krawędź. Powróciwszy do kuchni, zauważyła wodę skapującą na stół. Spojrzała w kierunku sufitu i niczego nie widząc, powoli wspięła się na stół, by uzyskać lepszy podgląd. Unosząc lampę i trzymając swoje wątłe ciało w równowadze, zbadała sufit, nie znajdując żadnego pęknięcia ani szczeliny, przez którą woda mogłaby się przedostać. Zmarszczyła brwi. Wzięła ze zlewu szklankę i postawiła ją pod przeciekiem, by zebrać wodę. Lepsze to niż uszkodzić stół, pomyślała. Michael też się może temu przyjrzy, następnym razem, gdy będzie w pobliżu. Na morze nawet. Kubek na stole. Podniosła szklankę pełną coli, na to wyglądało. Michael prawdopodobnie zostawił ją po drugim śniadaniu. To było w jego stylu, zapomnieć zabrać swój napój ze stołu. Wylała zawartość do odpływu i zostawiła szklankę do góry dnem, w zlewie. Poppy miałknął. Rose niemal podskoczyła, nie spodziewając się ujrzeć chudego, czarnego kota obserwującego ją z ciemności. Jego oczy świeciły złotym blaskiem w świetle lampy i wyglądał trochę jak Maxin. Kiedy Rose dawno temu przyniosła Maxin do bunkra, nie miała pojęcia o miocie kociąt, które wkrótce przyjdą na świat. Odcięci od świata zewnętrznego potomkowie Maxin chowali się wsobnie, chorowali i pozostał tylko Poppy. Miałknął ponownie. Karmiłam cię dziś rano, nie bądź taki nachalny. Wyglądając na rozgoryczonego, kot zwiał, znikając w jednym z wąskich otworów wentylacyjnych. Klara bawiła się z kotami w wentylacji, przeciskając się przez wąskie przestrzenie, ale tunele miały teraz dość nieprzyjemny zapach. Następnym razem, kiedy Klara wpadnie, zapewne nie będzie chciała się tam bawić, nawet jeśli Poppy nie będzie przeszkadzał brzydki zapach. Rose poprosiła Michaela, by rzucił na to okiem, gdy tylko będzie miał czas. Kiedyś w jej samochodzie strasznie śmierdziało, a Michael znalazł rodzinkę myszy, które zadomowiły się w układzie wentylacyjnym z tajnym zapasem karmy dla kotów, którą ukradły. Zajął się tym. Generalnie Michael potrafił naprawić większość rzeczy, choć nigdy nie udało mu się na nowo uruchomić zegara w bunkrze. We wczesnych latach ich małżeństwa zaszywał się w garażu, grzebał przy silnikach i mniejszych sprzętach, by dorobić parę groszy. W tamtych czasach nie za dobrze ją traktował, zaniedbując ją i znikając na całe dnie. Wciąż młoda i niedoświadczona Rose myślała, że wszyscy mężowie zachowują się w ten sposób, ale to zachowanie w końcu ją wyczerpało. Pewnej nocy zadzwoniła do siostry, spakowała swoje rzeczy i udała się na dworzec autobusowy. Rose podczas podróży do szkoły siedziała na tylnym siedzeniu autobusu z innymi uczniami, a pojazd terkotał jadąc po polnej drodze. Dziewczyna o imieniu Paulina wyśmiewała się z niej, ale Rose nie mogła sobie przypomnieć, jak wyglądała. Zawstydzona Rose próbowała ignorować dręczycielkę. Rysowała w swoim zeszycie zamek w cudownych kolorach. Poppy miałknął jeszcze raz. Dopiero co ci dałam, przestań tak kombinować. Powróciwszy do kuchni, zauważyła na stole niewielką plamę ciemnej cieczy, która kapała z sufitu. Rose wspięła się na stół i zauważyła warstwę pleśni, z której systematycznie ciekło. Znalazła ręcznik i ponownie wspięła się na stół, nie zważając na zmęczone już biodro i... Co tutaj robi? Zabrała ze stołu filiżankę zimnej kawy.
Rose zmarszczyła brwi i wygrzebała z umysłu mgliste wspomnienie Michaela, który mówił, że kawa skończyła im się lata temu. Musiał znaleźć więcej. Głuptas. Zostawił po śniadaniu swoje picie. Kiedy odstawiła kubek do zlewu, zmarszczyła nos. Co tak śmierdziało? Rose udała się na niższy poziom bunkra, przystając obok skrawka miękkiej ziemi w rogu pomieszczenia. Pierwotnie Michael planował przekopać się przez ten miękki grunt i spędził tygodnie na rozwalaniu betonowej podłogi za pomocą metalowej rury. Mówił, że z pomocą młota poszłoby szybciej. Rose zastanawiała się, jak planował zrobić podkop bez łopaty. No ale ten dzień i tak nigdy nie nadszedł. Michael rzadko planował cokolwiek z wyprzedzeniem. Kiedy urodził im się Wesley, stracił pracę, ponieważ nie pomyślałby poinformować swoich pracodawców o swojej nieobecności w warsztacie. Zanim Wesley zaczął mówić, spędzał całe dnie na kolorowaniu i rysowaniu, a Rose nie była specjalnie zaskoczona, kiedy dostał się do szkoły artystycznej. Za namową Michaela zrezygnował ze stypendium i został architektem, chociaż Rose zawsze uważała, że ich chłopak byłby szczęśliwszy jako artysta. Wesley wydawał się jednak zadowolony ze swojej decyzji i poznał piękną dziewczynę na uniwersytecie. Niedługo potem urodziła im się córka, Clara. W okresie letnim, w każdy wtorek i czwartek, Rose i Michael opiekowali się Clarą, podczas gdy jej rodzice pracowali. Jaki dzień był dzisiaj? Rose miała nadzieję, że Clara jutro przyjdzie. Zegar analogowy wskazywał kwadrans po drugiej, tak jak od dłuższego, nieokreślonego czasu. Nie mając możliwości odróżnienia dnia od nocy, Rose spała zwyczajnie, gdy była zmęczona, a jadła, gdy była głodna. Już dawno pogubiła się w kalendarzu. Michael początkowo prowadził rejestr w notatniku, ale w końcu stało się to bardziej przygnębiające niż pomocne. Oddali papier Klarze, by mogła sobie szkicować w ramach rozrywki. Trzymając przed sobą lampę, udała się do łazienki. Minęła ścianę z ostrym narożnikiem, który okleiła kocem, by go zabezpieczyć. Rury zagrzechotały, kiedy spuściła w toalecie wodę, a ta miała rdzawo-czerwony odcień. Ignorując ten widok, przemyła ręce w niewielkiej umywalce, a dźwięk bieżącej wody odbijał się echem w przestronnym bunkrze. Życie w ten sposób przez tak wiele lat wiązało się z niewyobrażalną samotnością, ale Rose i tak rzadko pamiętała, że jest sama, więc nie miało to większego znaczenia. Mgła w jej umyśle na moment się wtedy rozproszyła i wpatrywała się w ciemną pustkę bunkra. Stęchłe powietrze łagodnie wydobywało się z otworów wentylacyjnych. Słyszała też brzęczenie wentylatorów. Nie brzmiało to dobrze. Musiała więc pamiętać, by poprosić później Michaela o przyjrzenie się wentylacji. Generalnie Michael większość rzeczy potrafił naprawić. Zgasiła lampę i po ciemku wróciła do kuchni. Usłyszawszy delikatny plusk kapiącej wody, ponownie zapaliła lampę i zobaczyła ciemną substancję gromadzącą się na stole w kałuży. Obawiając się uszkodzenia drewnianej powierzchni, Rose pospiesznie znalazła ręcznik i wytarła plamę, po czym podstawiła w jej miejscu kubek, by zebrać ściekającą wodę. Spoglądając na ręcznik, odkryła, że jest poplamiony na czarno, z lekkim odcieniem czerwieni. Zbadała sufit i okazało się, że jest pokryty czarnym nalotem pleśni. Ciecz skapywała z grzyba. Jak mogłaby to sprzątnąć? Może jakiś... Zostawił. Wyglądał na wypełniony po brzegi atramentem. Wyrzuciła kubek do toalety, nie chcąc poplamić zlewu. Po co Michael miałby zostawiać kubek z atramentem?
Klara musiała wcześniej malować i użyć szklanki do czyszczenia pędzli. Wesley, który w przeciwieństwie do niej nie zapomniałby o swoich przyborach malarskich leżących na blacie, zganiłby ją za takie zapominalstwo. Poppy obwąchał lampę naftową, wtulając się w jej ciepło. Rose tęskniła za dniami, kiedy nie musiała polegać na lampie, kiedy mogła po prostu pstryknąć włącznik i spodziewać się, że żarówki oświetlą bunkier. Pewnego dnia przestały działać i bez względu na to, jak długo Michael bawił się przy generatorze, prąd nie chciał płynąć. Światło stało się kolejnym zasobem, który trzeba było oszczędzać i całe dnie spędzali w ciemności, chyba że światło było absolutnie konieczne. Teraz Rose zdawała sobie sprawę, że prawdopodobnie prędzej skończy się jej czas niż pozostałe paliwo, więc zaczęła swobodnie korzystać z lampy. Światło przypomniało jej o kuchence gazowej w domu i przypomniała sobie, jak robiła indyka na kolację w święto dziękczynienia, kiedy przyjechała rodzina Michaela. Rose nigdy wcześniej nie piekła indyka i wyszedł bardzo chrupki, więc matka Michaela wyrzuciła swoją porcję. Nie doczekawszy nawet ciasta z dyni, Rose przeprosiła na moment i poszła się wypłakać do łazienki. Kot oblizał łapkę przy migotliwym blasku lampy. W ciągu dnia sprzątała kocie odchody i mocz ze wszystkich miejsc, w których kot postanowił się załatwić. Rose nie miała w bunkrze niczego, co mogłoby posłużyć za kuwetę, więc wyglądało na to, że alternatywy nie było. Ponieważ nie mogła ona też wykastrować kota, spryskał on schron, nadając mu charakterystyczny zapach stęchlizny, który nagromadził się przez wiele lat i wiele kotów, które mieszkały w jego betonowych ścianach. Kobieta tęskniła za świeżym powietrzem i zapachem ich domu na powierzchni. Michael i Rose obejrzeli dom tylko raz, zanim złożyli ofertę. Wdowa, która była właścicielką tego miejsca, opowiedziała im o swoim mężu, który wrócił z wojny z nerwicą frontową i zbudował schron przeciwatomowy pod zboczem wzgórza. Nie zdawali sobie sprawy z ogromu pracy, jaką weteran włożył w budowę bunkra, wystarczająco dużego, by pomieścić całą jego rodzinę na czas nieokreślony w razie kryzysu na tak długo, jak będzie to potrzebne. Rose przypomniała sobie, jak Michael zwiedzał bunkier po ich przeprowadzce i jak wrócił do niej, zdumiony skalą podziemnego schronu. Pomimo swoich rozmiarów, bunkier zaczął wydawać się mały już drugiego dnia pod ziemią. Momentami zdawał się przerażająco ciasny, a zamknięci w nim Rose, Michael, Clara i Maxine nieustannie łapali się na sprzeczkach. Zapach ludzkiego ciała opanował niewielką przestrzeń. Mimo to Clara uśmiechała się i zachowywała pozytywne nastawienie do samego końca. Rose zadrżała na myśl o tym, gdy skaleczenie Clary zaczęło ropieć, a infekcja postępować. Dziewczyna krzywiła się, kiedy skurcze mięśni się pogorszyły. Płakała z bólu i ani Rose, ani Michael nie mogli nic dla niej zrobić. Weteran, który zbudował bunkier, musiał gdzieś schować antybiotyki, a Rose i jej mąż przeszukiwali obiekt dniami i nocami. Nic nie znaleźli. Gorączka pokonała Clarę, a Michael pochował ją w miękkim skrawku ziemi na najniższym poziomie bunkra. Bez słowa wbili krucyfiks w ziemię, objęli się mocno i płakali. Pierwszy raz objął ją na sali tanecznej, w której się poznali. Rodzice Rose umówili ją na randkę, a ona odmówiła pójścia, dopóki ojciec nie przekupił jej nową sukienką, którą sobie upatrzyła. Przy 4 latach różnicy wieku między nimi Michael wydawał się prawdziwym dorosłym,
Rose wydawała się przy nim dziecinna, ale i tak wyraźnie mu się podobała. Nikt wcześniej nie zwracał na nią uwagi. Czuła się tak bezpiecznie, gdy obejmował ją ramieniem. Rose była wtedy tak nieświadoma. Kiedy do schronu przeciwatomowego zawitały święta Bożego Narodzenia, kiedy jeszcze śledzono dni i nie upłynęło ich więcej niż kilkadziesiąt, rodzina zebrała się przy stole i zjadła te same porcje co zwykle, ale Rose namówiła każdego do zaśpiewania kilku kolęd. Jej mąż nienawidził śpiewać, ale Klara przekonała go, by się przyłączył. Czarna substancja osiadła na stole obok kota, który nie okazywał nią żadnego zainteresowania. Rose zmarszczyła brwi na widok wycieku i szybko podstawiła kubek, aby zebrać kapiącą ciecz. Jakim cudem Poppy tego nie zauważył? Obserwując, jak szybko kubek się napełnia, przemyślała sprawę i zastąpiła go miską. Będzie musiała poprosić męża, by się temu przyjrzał. Nie mogła przypomnieć sobie jego imienia. Zabawne, bo powinna... To było. Na stole stała miska z czarnym szlamem. Rose zbliżyła do niej nos. Może smar? Zawartość wyrzuciła do kosza. Gdzie się podział Michael? Nie widziała go od kilku dni. Musiał pójść odwiedzić matkę. Z powrotem podstawiła miskę, która zaczęła zbierać płyn kapiący z sufitu. Martwiąc się, że może on zniszczyć miskę, zastąpiła ją tanim, plastikowym pojemnikiem. Rose dostrzegła tłuste plamy na drewnianym blacie i postanowiła przesunąć cały stół, aby się nie uszkodził. Bolące biodro jej doskwierało, ale i tak udało jej się odsunąć stół. Położyła pojemnik na podłodze, aby zbierał. Stół zniknął? Rose zauważyła, że stół przesunięty jest na drugą stronę kuchni i zmarszczyła brwi. Dlaczego Michael miałby przenosić stół? Prawie potknęła się o pojemnik na środku podłogi. Położyła obok lampę, by przyjrzeć się jego czarnej jak smoła zawartości. W telewizji ogłoszono kryzys. Michael, Rose i Klara wpatrywali się w nagły komunikat, który przerwał ich program. Klara zaczęła płakać, a Michael powiedział, że muszą zabrać niezbędne rzeczy. Syreny alarmowe zawyły w oddali, kiedy Klara zbierała zabawki i ubrania, które uważała za niezbędne. Michael przeszukał spiżarnię w poszukiwaniu świeżej żywności, a Rose zapędziła Maxine do pudełka i wzięła karmę dla kota. Zbiegali ze wzgórza w kierunku bunkra. Rose spojrzała w górę, częściowo spodziewając się widoku pękającego nieba. Nie narzekaj, Maxine, powiedziała Rose do Poppy, gdy ten na nią miałknął, a ona popatrzyła na chudego, czarnego kota. Ale wyglądał teraz zupełnie inaczej. Przez ostatnie kilka dni kot miauczał przy otworach wentylacyjnych, jakby chciał powiadomić Rose, że coś w nich jest. Przestał, bez wyraźnego powodu. Gdy weszli już do bunkra, ziemia zatrzęsła się, a drzwi nie chciały się otworzyć. Rose siedziała na przystanku autobusowym, gotowa porzucić swoje małżeństwo na dobre, ale wtem nadjechał samochód. Nie wiedziała, co powiedzieć. Kiedy Michael wyskoczył z fotela kierowcy dysząc, uklęknął przed nią i błagał o przebaczenie. Przedtem wiele razy ją przepraszał i obiecywał, że się zmieni. Rose powiedziała mu, że musi iść, że nie rozumiała, z czym wiąże się małżeństwo z nim, i wsiadła do autobusu. Zatrzymała się u siostry, a Michael dzwonił każdego dnia. Siostra powtarzała jej, żeby go ignorowała, bo tak naprawdę nikt się nigdy faktycznie nie zmienia. Ale po 4 miesiącach czekania przy telefonie na ich codzienną pogawędkę, w końcu wróciła.
Dbał o nią, słuchał jej, bronił jej przed swoją matką, gdy ta wrzeszczała. Rose nigdy nie była szczęśliwsza. Klara zahaczyła o ostrą krawędź ściany kilka miesięcy po przeprowadzce do bunkra. Skaleczenie nie wyglądało najgorzej, a Michael i Rose przemyli je oraz owinęli cały obszar gazą. Nie wyglądało to na nic poważnego. Dla bezpieczeństwa Rose zasłoniła ostrą krawędź kocem, aby zapobiec kolejnemu wypadkowi. Rose spojrzała na sufit i dostrzegła czarną ciecz sączącą się z niego. Beton wybrzuszał się i deformował, jakby był pod niesamowitym ciśnieniem. Opadał w dół, przesiąknięty czernią, gotowy, by pęknąć. Po bunkrze Rose nie rozumiała, skąd wziął się na podłodze olej. Jedzenie skończyło się tego ranka. Wesley! Znalazła mop i próbowała posprzątać. Brud zdawał się wylewać ze ścian, kapać z góry. Rose chciała zapalić lampę, aby ocenić szkody. No ale Michael mówił, że muszą oszczędzać ropę, ponieważ mogą spędzić w schronie dłuższy czas. Odgłos kapania dochodził z kuchni, w której, jak przypuszczała, Klara nie zakręciła do końca kranu. Rose wiedziała, że lepiej nie marnować wody, więc podążyła za odgłosem. Smród niemal zwalił ją z nóg. Szybko chwyciła lampę, ale nie mogła znaleźć zapałki. Musiała przekopać wszystkie półki w szafie. Kiedy w końcu jedną znalazła, z trudem, ale udało jej się chwycić zapałkę na tyle mocno, by ją zapalić, ujmując ją między środkowym i wskazującym palcem. W końcu lampa rozbłysła słabym blaskiem. Rose, trzymając źródło światła przed sobą, powlokła się z powrotem do kuchni. Biodro zaczynało ją boleć. Niewyraźny, humanoidalny kształt zwisał z betonowego sufitu do góry nogami. Ściekający z niego szlam spadał na podłogę. Rose ledwo mogła go dostrzec w tym nikłym świetle i zauważyła Poppy siedzącego w rogu kuchni. Kot nie wykazał żadnego zainteresowania tym zjawiskiem. Poppy w ogóle go nie widział. Nic dziwnego, skoro postać przyszła po nią. Rose podeszła bliżej, a wyrośl zbliżyła się do niej. Miała na sobie czyjąś twarz. Wiedziała, że twarz należała do kogoś ważnego, ale nie mogła jej rozpoznać. Z masy wysunęła się kończyna, która ją pogłaskała. Na swojej twarzy poczuła wilgotny oddech pochylającej się nad nią istoty i wszystko się rozpadło w... Poppy zlizywał wodę z rury w kącie na najniższym poziomie. Zauważył raz mysz wiele tygodni temu, ale od jakiegoś czasu nie widywał żadnych szkodników. Co gorsza, reszta jego jedzenia nie nadawała się już do spożycia. Kiedy głód doskwierał kotu, Poppy odwiedził człowieka. Od czasu do czasu do niej zaglądał, ale ona siedziała po prostu w kącie kuchni. Całkowicie nieruchoma. Ocierał się o jej nogę, ale ona nie chciała zwrócić na niego uwagi. Typowe. Wskoczył jej na kolana i wtulił się w nią, tęskniąc za dniami, w których zapalała światło. Próbował ją podgryźć, ale nadal nie reagowała. Poppy zastanawiał się, co stało się z dobrym człowiekiem, który tak sumiennie go karmił. Bez znaczenia, wciąż mógł znaleźć dla niej pożytek.